To ślad po pocisku z 27 grudnia 1985 roku. Pełniłem służbę, gdy otrzymałem wiadomość, że coś się stało na wiedeńskim lotnisku. W 1985 roku, tuż po świętach Bożego Narodzenia, Rzymem i Wiedniem wstrząsnęły dwa ataki terrorystyczne. Były skoordynowane, miały się odbyć równocześnie. 8 mężczyzn wyruszyło w samobójczej misji. Jeden z nich po raz pierwszy przedstawia przebieg wypadków. Celem były stanowiska odprawy linii lotniczych El Al. Terroryści zamierzali porwać samolot i wysadzić go nad Tel Awiwem. Symultaniczne zamachy stanowiły zapowiedź ataku z 11 września 2001 roku. Bliźniaczy zamach. Wszystko to działo się w burzliwym roku 1985. Gwiazdy rocka wystąpiły wtedy w Londynie na koncercie Live Aid, a Rock Hudson umarł na AIDS. Trwała zimna wojna. W Białym Domu urzędował Ronald Reagan, lecz już wkrótce miały nastąpić wielkie zmiany. Nadzieja na nowe oblicze świata pojawiła się, gdy na Kremlu zasiadł Michał Gorbaczow, przyszły twórca pierestrojki. We Włoszech dobiegła końca dekada skąpana we krwi przez czarny i czerwony terroryzm. Wzrost ekonomiczny sprawił, że Włosi na nowo odkryli zabawę i modę. Tego roku Francesco Cossiga z chrześcijańskiej demokracji został prezydentem, a socjalista Bettino Craxi po raz pierwszy pełnił funkcję premiera. Lecz oto pojawiło się zagrożenie. Po latach względnego spokoju terroryzm palestyński znów dał znać o sobie. W 1985 roku Rzym ponownie stał się miastem otwartym. W tamtym okresie stolica była nękana zamachami terrorystycznymi. Zdarzały się jeden lub dwa w miesiącu. W mieście panował strach. 3 kwietnia w ambasadę Jordanii trafił pocisk wystrzelony z bazuki. W tamtych czasach wciąż mieliśmy do czynienia z palestyńskim terroryzmem. Rzym nie uchodził za bezpieczne miejsce. 16 września w kawiarni na Via Veneto, kilka metrów od ambasady amerykańskiej, wybuchł granat, raniąc 39 osób. Tydzień później jedna osoba zginęła, a 30 innych odniosło rany na skutek eksplozji bomby w biurze British Airways. We Włoszech i w Europie trwała tak zwana wojna o niskim natężeniu. W Wiedniu także doszło do kilku zamachów. Obiektem pierwszego z nich stała się główna siedziba OPEC, a drugiego synagoga. Najbardziej dramatyczny charakter miało porwanie 7 października 1985 roku włoskiego statku pasażerskiego Achille Lauro. Płynął z Egiptu z 320 pasażerami na pokładzie. Terroryści zastrzelili niepełnosprawnego Amerykanina żydowskiego pochodzenia Leona Klinghoffera. Jego ciało wrzucili do morza. Tego roku celem ataków stały się Włochy. Być może spowodowała to polityka zagraniczna rządu Craxiego. W 1985 roku premier zaangażował się w prowadzenie rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie. Próbował przekonać Arafata do zaprzestania walki. Byliśmy więc bardzo zdziwieni, gdy sami staliśmy się przedmiotem ataków terrorystycznych. Nie spodziewaliśmy się, że nasze wysiłki, by wspomóc dążenia niepodległościowe Palestyńczyków, wywołają taki efekt. Ale atak na naprawdę wielką skalę miał dopiero nastąpić. Pod koniec roku Syrię opuściło 8 mężczyzn. 4 z nich udało się do Wiednia, a 4 do Rzymu. W
chwili przyjazdu do Włoch najstarszy z nich liczył 25 lat, a najmłodszy, Ibrahim Khaled, zaledwie 18. Oto jak wspomina dzień, który odmienił jego życie. Mieliśmy fałszywe dokumenty, ciągle musieliśmy je zmieniać. O ile pamiętam, podczas tamtego zamachu nosiłem nazwisko Magdi. Terroryści byli Palestyńczykami, choć żaden z nich nie postawił nogi na ojczystej ziemi. Urodzili się i wychowali w libańskim obozie dla uchodźców. Przebywali tam w okresie, gdy w otoczonych przez izraelskie wojska obozach Sabrze i Szatili doszło do masakry. Pewnego dnia byłem na pogrzebie przyjaciela, który niedawno opuścił obóz, by przyłączyć się do partyzantki. Po paru dniach wrócił w trumnie. Oddawano mu honory jak bohaterowi. Wtedy ja też opuściłem obóz. Miałem tylko 12 lat. Palestyńczycy nie wiedzieli, jakie otrzymają zadanie. W Rzymie czekali na plan działania. Dlaczego znaleźli się w wiecznym mieście? Jaki będzie cel ich ataku? Wysłali nas do Rzymu z miesięcznym wyprzedzeniem, nie mówiąc nic o celu naszej misji. Wcześniej przeszliśmy szkolenie. Prokurator Rosario Priore badał wiele włoskich tajemnic. Od zabójstwa Aldo Moro do katastrofy lotniczej w Ustice. Kilka razy przerywali podróż, aby przybyć do Rzymu anonimowo. Wylądowali w Belgradzie, a potem przekroczyli granicę jugosłowiańsko-włoską. Następnie zatrzymali się we Florencji. Stamtąd w końcu dotarli do stolicy. Krążyli po mieście, spali w różnych hotelach. Czekali na przewodnika, który miał pokierować nimi podczas całej operacji. Było nas czterech podzielonych na dwójki. Przebywaliśmy w Rzymie około miesiąca, nie otrzymując żadnych rozkazów. Czterej Palestyńczycy spędzali czas zwiedzając zabytki niczym zwykli turyści. Lecz ktoś wiedział, że tak naprawdę nimi nie są. Informacje o ich obecności w stolicy i przygotowywanym zamachu dotarły do szefa włoskiego wywiadu, admirała Fulvia Martiniego. Dowiedzieliśmy się z wiarygodnych źródeł, że w grudniu w Rzymie palestyńscy terroryści planują przeprowadzenie ataku na wielką skalę. Pamiętam, że podpisywałem informujące o tym dokumenty. Miałem przeczucie, iż może dojść do zamachu. Zawiadomiono nas o możliwości ataku na lotnisko. Palestyńskich terrorystów interesował nie tylko Rzym. W tym samym czasie czterech z nich przybyło do Wiednia. Mieli wykonać zadanie. Czuli dumę, że właśnie im zlecono dokonanie zamachu. Było to największe osiągnięcie w ich młodym życiu. Obie akcje przeprowadzono symultanicznie, o tej samej godzinie i minucie. Miał to być dowód sprawności i zdolności organizacyjnych. Nasza jednostka antyterrorystyczna wiedziała, że święta Bożego Narodzenia to niebezpieczny okres. Tymczasem Palestyńczycy w Rzymie wciąż czekali na rozkazy. Jeden z nich wielokrotnie dzwonił do kwatery głównej w Damaszku. Odpowiedź była zawsze taka sama – czekać. W końcu dwóch mężczyzn z organizacji spotkało się z nimi. Niedaleko kościoła Santa Maria Maggiore. Przekazali grupie szczegółowe rozkazy. Zamachowcy wiedzieli już, co mają robić. Celem ataku miało być lotnisko Fiumicino. Chcieli uderzyć w stanowiska odprawy linii El Al i TWA, otoczone tłumem pasażerów. Kilka dni wcześniej zjawił się piąty mężczyzna. W nocy zaprowadził nas na puste lotnisko. Eugenio Calicchio, pracownik linii lotniczych El Al, zauważył, że dzieje się coś podejrzanego. Dokładnie ich pamiętam. Pochyleni nad wózkiem rozmawiali i rozglądali się dookoła. Właśnie w miejscu, w którym później doszło do ataku. Gdy w Rzymie czterech Palestyńczyków zamierzało wykonać zadanie, miliony Włochów czekały na rozpoczęcie Nowego Roku i spokojnie w rodzinnym gronie świętowały Boże Narodzenie. Inni wyjeżdżali na oczekiwane przez cały rok wakacje. Nie mogli się doczekać, kiedy wreszcie wyruszą w wymarzoną podróż do egzotycznych krajów.
Wybieraliśmy się całą rodziną w daleką podróż. Najpierw do Nowego Jorku, potem zaś na Jamajkę. Ojciec uwielbiał się włóczyć po świecie. Wciąż pamiętam czasy, gdy ja i moje rodzeństwo byliśmy jeszcze dziećmi, a rodzice wracali z jakiegoś wyjazdu. Z wielkim podnieceniem otwieraliśmy bagaże w poszukiwaniu prezentów. Miałam wtedy 17 lat, byłam typową nastolatką, przeżywającą problemy z rodzicami i nauczycielami. Po oględzinach na lotnisku przewodnik przedstawił reszcie grupy plan działania. Wszystko było przygotowane, cała czwórka wiedziała już, co i kiedy ma robić. W nocy 26 grudnia przewodnik zawiózł ich do parku. Tam odkopali ukrytą pod drzewem broń. Gdy cała akcja została dokładnie zaplanowana, czterech mężczyzn wybrało się do kina. Jeszcze tylko jedna noc i mieli wypełnić powierzone im zadanie. Spędziłem wieczór z towarzyszami, a potem wróciliśmy do hotelu. Każdy z nas wspominał całe swoje życie. Wiedzieliśmy, że to nasza ostatnia noc. Nadszedł czas, by przystąpić do podwójnego ataku. ...27 grudnia rano Khaled i jego towarzysze wsiedli do dwóch taksówek. Karabiny i granaty załadowali do bagażnika. Wyruszyli na lotnisko imienia Leonarda da Vinci. To, co zrobiliśmy, uważam za nieludzkie. Wróg nie był dla nas człowiekiem, tylko anonimową przeszkodą, którą należało usunąć. Tymczasem w Wiedniu, dokładnie o tej samej porze, grupa Palestyńczyków szykowała się do ataku na identyczny cel. Stanowisko odpraw izraelskich linii lotniczych El Al. Zamachowców było trzech, jeden się nie zjawił. Na lotnisku kłębił się tłum ludzi, pasażerów, pracowników. Tego ranka Pietro Kippika, funkcjonariusz włoskiej policji, miał służbę w terminalu C. Znajdowały się tam stanowiska odpraw El Al i TWA. Pracowałem w tej hali przez przypadek. Inni policjanci byli zajęci, więc zaproponowałem, że ja tam pójdę. Na lotnisku, mimo ogłoszenia alarmu, panował spokój. Jak co rano zacząłem zmianę o 7. To miał być kolejny, zwyczajny dzień w TWA. Przygotowywaliśmy się do odprawy pasażerów, którzy spędzili święta w Rzymie. Właśnie skończyło się Boże Narodzenie. Szkoła zorganizowała dzieciom wycieczkę do Nowego Jorku. Jechała na nią moja najmłodsza córka Azzurra. W dniu odlotu całą rodziną odprowadziliśmy ją na lotnisko. Była taka podniecona czekającą na nią przygodą. Po raz pierwszy miała lecieć gdzieś sama. Trwał okres świąteczny i samolot był pełny. Mieliśmy bardzo dużo pracy. Przyjechaliśmy na lotnisko 2 godziny wcześniej. Inaczej niż zwykle, bo mój ojciec zawsze się spóźniał. Towarzyszyłem dwojgu pasażerom. Lecieli z Mediolanu do Nowego Jorku i mieli odprawę na stanowisku TWA. Pracownik ochrony podszedł do mnie i powiedział: mam złe przeczucia. O 9:00 Khaled z towarzyszami przyjechali na lotnisko. Powinno być ich 5, ale tak jak w Wiedniu, przewodnik się nie zjawił. Nikt nie wie, kim byli ci ludzie i co się z nimi stało. 4 mężczyzn schowało kałasznikowy pod płaszczami, a granaty włożyli do kieszeni i zapaski. W hotelu zostawili fałszywe marokańskie paszporty. Może przeczuwali, że nie będą już potrzebne. Pozostała im tylko chwila na wypowiedzenie pożegnalnych słów. Wreszcie nadszedł moment działania, poczułem niemal ulgę. Już koniec, teraz wiem, jak umrę. Nie jestem pewny, czy myślałem o czymś konkretnym. Po prostu chciałem, żeby wszystko jak najszybciej się skończyło. Zapomniałam kupić córce aspirynę. Poszłam po nią do apteki. Zamachowcy zajęli zaplanowane pozycje.
Dwóch przed stanowiskami LAL i TWA, a pozostali w kawiarni. Zatrzymali się. Wreszcie nastąpiła oczekiwana chwila. Zaparkowaliśmy przed wejściem. Ojciec z bratem poszli po wózek. Wtedy wszystko się zaczęło. Gdy dojeżdżałem na lotnisko, usłyszałem strzał. Zbliżał się koniec roku. Pomyślałem, tam się dzieje coś dziwnego. Od razu zrozumiałam, że to nie fajerwerki. Przypomniała mi się wojna. Pomyślałam, że córka jest w pobliżu stanowiska El Al. Zaczęłam biec. Nagle usłyszeliśmy wybuch. Pracownik, który podawał mi karty pokładowe, po prostu zniknął. Patrzyłam, jak wylatują szyby w oknach, ale nic z tego wszystkiego nie rozumiałam. Nie wiedziałam, co się dzieje, dopóki jakiś nieznajomy nie wepchnął mnie za samochód. Poczułem, jakby obsypała mnie garść piasku, ale to nie był piach, tylko pył ze stłuczonych szyb. To wszystko przypominało scenę z jakiegoś filmu. Rozpętało się piekło, z góry spadały na nas kawałki szkła i gruz. Kilka minut później taki sam dramat rozegrał się w Wiedniu. Byłem na służbie, gdy otrzymałem wiadomość, że coś się stało na wiedeńskim lotnisku. Granaty toczyły się po podłodze. Ludzie chowali się za ladami stanowisk odpraw. Potem usłyszeliśmy wybuch. Położyłam się na ziemi i nie widziałam, co się dzieje. Wszędzie unosił się dym. Od razu zrozumiałem, że to atak terrorystyczny. Tamtego ranka 5 po 9 grupa terrorystów otworzyła ogień. Mieli kałasznikowe i granaty. Wydawało się, że to trwa bez końca. Widziałem tłukące się szkło, ludzi szukających schronienia na podłodze. Właściwie nie pojmowałem, co się dzieje. Byłem jak sparaliżowany. Usłyszałem pierwsze strzały, a potem wybuch granatu rzucił mnie na ziemię. Zrozumiałem, że ktoś do nas strzela, że to atak. Słyszałem tylko krzyki ludzi, wrzaski ochrony. Pchnąłem córkę na ziemię, na nią żonę i zasłoniłem je sobą. Gdy Palestyńczycy otworzyli ogień, pierwsi zareagowali czterej uzbrojeni agenci ochrony linii El Al. Wybuchały granaty, strzelały kałasznikowy. Strzelanina trwała 60 sekund, minuta piekła. Ci, którzy tam byli, nigdy jej nie zapomną. Odwróciłem się i zobaczyłem dwóch ochroniarzy z El Al. Strzelali jak szaleni. Jedyny agent El Al, jakiego widziałem strzelającego, stał 10 metrów ode mnie. Celował w stronę kawiarni. Wziąłem go za jednego z terrorystów. Pchnąłem jakichś ochroniarzy, żeby padli. W pierwszej chwili nie rozumiałem, dlaczego kule wpadają do biura. Nie było tam żadnych pasażerów. Potem pojąłem, że kilka metrów przed nim stoi terrorysta. Pewnie próbowano go unieszkodliwić, a za jego plecami było nasze biuro. Widziałam żołnierzy na służbie płaczących i rzucających broń na ziemię. Sytuacja była bardzo dramatyczna. Ludzie padali na podłogę. Jakiś człowiek pchnął mnie i przewrócił. Kiedyś słyszałam, że gdy ktoś leży na ziemi, kule go nie dosięgną. Ale oni celowali także w podłogę. Io
Pamiętam, że strzelali z góry i kule dziurawiły czarną wykładzinę. Gdy strzelanina się skończyła, trzech napastników już nie żyło. Czwarty, Ibrahim Khaled, został poważnie ranny. Dostałem natychmiast. Może dlatego, że mnie rozpoznano. Pierwszy strzał złamał mi kość udową i zemdlałem. Gdy się ocknąłem, było już po wszystkim. Jedynego terrorystę, jakiego udało się ująć żywcem, wskazali pasażerowie. Pokazywali nam rannego człowieka. Podłogę pokrywały porozrywane torby, rozbite szkło, plamy krwi. W ataku poza trzema terrorystami zginęło 13 osób. Grecy, Meksykanie, Amerykanie i Włosi. 80 osób odniosło rany. To niewinne ofiary, które znalazły się w złym miejscu o niewłaściwej porze. W Wiedniu wypadki potoczyły się inaczej. Na lotnisku w Szewacht terrorystów zauważyli członkowie jednostki antyterrorystycznej, ale nie tylko ona ochraniała obiekt. Karl Blecha, ówczesny austriacki minister spraw wewnętrznych, wyjaśnia, co się wydarzyło. Terminalu strzegli także agenci ochrony linii El Al, mający na to zezwolenie. Jednak to policjanci pierwsi otworzyli ogień. Policja od razu zaczęła strzelać. W hali odpraw rozpętało się piekło. Terroryści ścigani przez agentów z Izraela próbowali uciec. Zatrzymali przejeżdżający samochód, wyrzucili kierowcę i usiłowali odjechać. Ruszył pościg. W końcu agenci ich schwytali. Gdy było już po wszystkim, okazało się, że jeden terrorysta nie żyje, a dwóch zostało rannych. W Wiedniu zginęły 3 osoby, 47 odniosło rany. Powiedziano nam, że do zamachu doszło także w Rzymie. Natychmiast zrozumieliśmy, że obie akcje były ze sobą powiązane. Oba zamachy nastąpiły w ciągu kilku minut. Były skoordynowane, stanowiły kulminację działalności międzynarodowego terroryzmu. Gdy wybuchły pierwsze bomby, w kawiarni siedziało bardzo dużo ludzi. Słyszał pan eksplozję? Usłyszałem 2 wybuchy, a potem zaczęła się strzelanina. Strzelano także w naszym kierunku. Rzuciłem się na ziemię. Wiadomości o zamachu nie otrzymałem ze zwykłych źródeł, na przykład z policji. Dostałem ją od przyjaciółki hostessy, która w panice zadzwoniła do mnie z lotniska, wołając: strzelają do nas. W pierwszej chwili myślałem, że żartuje, ale usłyszałem w tle straszne krzyki. Powiedziałem więc: już jadę. Oscar Luigi Scalfaro, włoski minister spraw wewnętrznych, na wiadomość o ataku także udał się na lotnisko. Był wczesny ranek. Właśnie jechałem do pracy. Z samochodu zadzwoniłem do ministerstwa po poranne wiadomości. Powiedzieli, że się martwią, bo na Fiumicino doszło do ataku. Nie mieli dokładnych informacji, więc nakazałem kierowcy, by natychmiast tam jechał. Autostrada prowadząca na Fiumicino była pusta. Minąłem kilka samochodów znajomych dziennikarzy, włos telewizji. Wszyscy pędzili w pośpiechu. Gdy dotarłem na miejsce, zobaczyłem przed wejściem grupkę dziennikarzy. Policja nie pozwalała im wejść do środka. Dziennikarze mieli wtedy przepustki, na których u góry napisane było dużymi literami Policja Rzymu, a na dole małymi Prasa. Postanowiłem uciec się do podstępu i zakryłem kciukiem słowo Prasa.
W ten sposób dostałem się do budynku. Chodziłem po zniszczonym terminalu. Wyglądał tak, jakby stoczono tu bitwę. Utkwił mi w pamięci zwłaszcza jeden obraz. Na ruchomych schodach leżał wywrócony wózek inwalidzki zalany krwią. Na Fiumicino ktoś podał mi kałasznikow. Był jeszcze gorący. Pamiętam, jak Scalfaro, minister spraw wewnętrznych, odwiedził nas w szpitalu. Gdy się dowiedział, że przeżyłem już drugi zamach, zapytał, czy mam zamiar zmienić pracę. Jakich obrażeń pan doznał? Dwa odłamki utkwiły mi w nogach. Pamiętam dziewczynę, która stała nade mną z zakrwawionymi rękami. Zapytałem, co jej się stało. Odpowiedziała mnie: nic. Wtedy zobaczyłem krew na własnych nogach i zrozumiałem, że to ja krwawię. Jakaś kula wpadła w końcu do biura i trafiła mnie w lewe ramię. Mojemu dziecku nic się nie stało, ale te ofiary leżące na ziemi, tyle krwi. Donato Miranda pochodził z Meksyku, zmarł na podłodze lotniska. Adam Meletios z Grecji wyleciał w powietrze, trzymając w ręku kartę pokładową. Nastasia Sofia Simpson, dziewczyna z Ameryki, w Rzymie po raz ostatni oglądała słońce. Wszyscy oni zginęli, w zakątku lotniska zamienionym w pole beznadziejnej, nieludzkiej walki. Pamiętam tę małą, która zginęła, i siedzącego przy niej ojca. Pewna dziewczyna umarła z szeroko otwartymi oczami, jakby patrzyła w niebo. Do końca życia nie zapomnę tego widoku. Widziałam rannych ludzi, jak krzycząc wybiegali z terminalu. Widziałam też krew i jakiegoś człowieka, który nie mógł chodzić, więc się czołgał, podpierając się na łokciach. Potem przyjechała policja i kazała nam pozostać na zewnątrz, a my nie wiedzieliśmy, co stało się z ojcem i bratem. Gdy Francesco della Scala zaginął, rodzina zaczęła rozpaczliwe poszukiwania. Jego córka Monika wraca pamięcią do tamtych bolesnych chwil. Podano listę szpitali, do których przewieziono rannych. Zaczęliśmy szukać naszych bliskich. Mieliśmy tyle szczęścia, że już w drugim znaleźliśmy mojego brata. Leżał z zabandażowaną głową, nie mógł mówić. Był w szoku. Powiedziałam, że nie możemy znaleźć ojca. Oświadczył, że tato nie żyje. To niemożliwe, odparłam. Przecież nie ma go na liście zabitych i rannych. A on na to: posłuchaj, ojciec nie żyje. Widziałem go. Gdy mnie postrzelili, odwróciłem się, żeby mu o tym powiedzieć. Trafili go w tętnicę. Usłyszałem bulgot krwi. Ojca znaleźli wieczorem. Leżał w furgonetce z terrorystami. Wzięli go za jednego z nich. Nosił skórzaną kurtkę, miał śniadą cerę, więc myśleli, że był terrorystą. E quindi era stato caricato nel camioncino insieme ai terroristi. Wtedy skończyła się nasza młodość. Nagle znaleźliśmy się w dorosłym świecie, choć nie byliśmy na to gotowi.
Czego najbardziej się bałeś? Strzałów czy ludzi, którzy próbowali cię zabić? Nie boję się śmierci. To był mój wybór. Przeraziły mnie tylko krzyki kobiet i dzieci. Ibrahim Khaled miał zaledwie 18 lat, gdy wszedł na lotnisko Fiumicino. W 2009 roku jedyny ocalały terrorysta skończył 42 lata. W więzieniu spędził 23. Nie miałem pojęcia, że wszyscy moi towarzysze nie żyją. Przez wiele dni myślałem, iż któryś ocalał. Dwóch znałem z obozu dla uchodźców. Moja rodzina dwa razy musiała opuścić swój kraj. Pierwszy raz w 1948 roku po powstaniu Izraela. Wyjechało wtedy wielu Palestyńczyków. I po raz drugi w 1967 roku. Urodziłem się podczas drugiej diaspory w obozie dla uchodźców. Zawsze byłem uchodźcą. Nie wiedziałem, jak wygląda normalne życie. Z tego samego rejonu pochodziła grupa, która dokonała zamachu w Wiedniu. Detektyw Robert Szturm wspomina przesłuchanie jednego z ocalałych terrorystów. Po raz pierwszy spotkałem się z zamachowcami w wiedeńskim szpitalu. Byli to młodzi Arabowie, jeszcze nieświadomi tego, co zrobili. Dopiero później zrozumiałem, jak beznadziejne i pozbawione perspektyw było ich życie. Schon als Kinder für den Krieg erzogen worden sind. Das heißt, od dzieciństwa szkolono ich do walki. Pragnęli zostać wysłani za granicę, by walczyć z wrogiem. To był ich jedyny cel w życiu. Zrealizowali go w Wiedniu. W czasie, gdy planowano zamachy w Rzymie i w Wiedniu, w Organizacji Wyzwolenia Palestyny panował chaos. Jej przywódca Yasser Arafat próbował rozpocząć rozmowy pokojowe, wspierany przez dyplomatyczne wysiłki krajów wspólnoty europejskiej, w tym Włoch. Włochy i Austria popierały wtedy sprawę palestyńską. Były zaangażowane w działania dyplomatyczne na rzecz OWP. Podejmowano próby negocjacji, a terroryści usiłowali je storpedować. Arafat był przyjacielem Włoch. Chcieli położyć temu kres. W trakcie rozwoju procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie przeciw Arafatowi wystąpiły radykalne organizacje. Zależało im, by skompromitować go jako przywódcę w oczach międzynarodowych sojuszników. Przeniesienie konfliktu poza granice kraju miało pokazać światu, że OWP to organizacja terrorystyczna zabijająca niewinnych ludzi. W Organizacji Wyzwolenia Palestyny nastąpił podział. Większość popierała strategię Arafata. Lecz niektóre frakcje, jak Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, zajmowały inne stanowisko. Byli też radykalni przywódcy w rodzaju Abu Nidala, byłego członka Al-Fatah. Potem organizacja usunęła go i wydała na Nidala wyrok śmierci. Przywódcy tacy jak Abu Nidal to Bin Ladenowie tamtych czasów. Gwiazdy terroryzmu działające niezależnie od głównej organizacji, jaką była OWP. Sabri Al-Banna, znany jako Abu Nidal, w latach 60. w Jordanii został prawą ręką Arafata. Miał bardzo radykalne poglądy.
Wielu podejrzewało, że przeprowadzane przez niego akcje terrorystyczne opłacał izraelski Mossad. W tamtych czasach akcje terrorystyczne Abu Nidala wydawały się na rękę Izraelczykom. Nie twierdzę, że brali w nich udział, ale krążyły plotki, że Izrael wykorzystuje zamachy do zakłócenia procesu pokojowego. Abu Nidal był przywódcą chyba najostrzej występującym przeciw Arafatowi. Wypowiedział wojnę OWP. W 1974 roku, po wejściu w konflikt z Arafatem, Abu Nidal opuścił OWP i założył Fatah, Radę Rewolucyjną. Od tamtej pory jego życie okrywała tajemnica. Znamy zaledwie kilka zdjęć terrorysty. Właśnie do Fatah, Rady Rewolucyjnej, należeli sprawcy zamachów w Rzymie i w Wiedniu. Czy kiedykolwiek widział pan Abu Nidala? Czy wie pan, kim on jest? Nie miałem z nim kontaktu, nie wiem nic o jego organizacji. Chyba poznałem go osobiście, choć zawsze, jak my wszyscy, posługiwał się fałszywymi dokumentami. Wierzę, że mimo spaczonych metod pragnął działać na rzecz sprawy palestyńskiej. Dzięki zeznaniom Khaleda, który potem przyznał, że należał do grupy Abu Nidala, poznaliśmy tło zamachów. Moim zdaniem Khaled naprawdę odciął się od terroryzmu. Wypowiadał się przeciwko Fatah, Radzie Rewolucyjnej. Opisał Abu Nidala i jego organizację. Próbował wyjaśniać, dlaczego to zrobił, podać jakieś powody. Wskazał miejsca ukrycia broni. Znajdowały się w różnych punktach miasta, na przykład w parkach. Takich jak Villa Glory. Stamtąd pochodziła broń użyta na Fiumicino. Najpierw mieli zdetonować granaty, aby wywołać panikę, a potem strzelać z AK-47. I tak właśnie zrobili. Powiedziano nam, że na lotnisku będą izraelscy agenci. Mieliśmy ich pojmać jako zakładników i zabrać na pokład samolotu. Potem zażądać zwolnienia palestyńskich więźniów politycznych, a w razie odmowy wysadzić samolot. Zaraz po przyjeździe na miejsce zrozumieliśmy, że to niemożliwe. Plan ataku przypominał wydarzenia z 11 września 2001 roku. Khaled przyznał, że Fatah, Rada Rewolucyjna, nakazała im nie tylko przeprowadzić akcję na lotnisku, lecz także porwać samolot i wysadzić go nad Izraelem. Ataki były skoordynowane, zaplanowane tak, by odbyły się jednocześnie. Różnica w czasie wynikała być może z braku dzisiejszych możliwości w zakresie komunikacji. Ostatecznym celem obu grup terrorystycznych było porwanie samolotów i wysadzenie ich nad Tel Awiwem. Terroryści nie przyznali się nam do tego, dowiedzieliśmy się o ich planach od władz włoskich. W pewnym sensie Abu Nidal przewidział w 1985 roku to, co wydarzyło się w Nowym Jorku w roku 2001. Kto stał za Abu Nidalem w przypadku ataków w Rzymie i Wiedniu? Z niedawno odtajnionych raportów CIA wynika, że był wspierany przez Libię. Wiemy, że Libia sponsorowała terroryzm. Nikt nie miał wpływu na Kaddafiego.
Kwatera główna Abu Nidala znajdowała się wtedy w Syrii, w Damaszku. Już wcześniej miał dobre kontakty z Libią i właściwie pracował także dla tego kraju. W jaki sposób terroryści zdołali symultanicznie przeprowadzić ataki w Rzymie i w Wiedniu? Dlaczego w Rzymie było tyle skrytek z bronią? Dwanaście lat przed atakiem na Fiumicino doszło do innej, brutalnej akcji terrorystycznej. Sprawcami także byli zamachowcy palestyńscy. Zginęły 32 osoby. Potem jednak terroryści jakby stracili zainteresowanie Włochami. Może dlatego, że rząd włoski zawarł tajną umowę z palestyńskim ruchem oporu. Podpisał ją premier Moro z chrześcijańskiej demokracji. Wstrząśnięty brutalnością ataku, w którym zginęło ponad 30 osób, obawiał się następnych aktów terroru. Postanowił więc zawrzeć ugodę. Włochy omal nie stały się polem walki między Palestyńczykami a Izraelczykami. W obawie przed tym rząd włoski podjął negocjacje i poszedł na kompromis z organizacjami palestyńskimi. Moro umożliwił Palestyńczykom sprowadzanie do Włoch i ukrycie na terenie kraju broni, bomb oraz amunicji. Zgodnie z umową mieli ich nie używać przeciwko Włochom. Tak właśnie było. Włochy stały się dla palestyńskiego ruchu oporu spokojnym miejscem tranzytowym i bazą logistyczną. W maju 1989 roku Abu Nidal został skazany zaocznie na karę śmierci jako inicjator masakry na lotnisku. Khaled za udział w niej otrzymał wyrok 30 lat więzienia. Okoliczności zamachu wciąż otoczone są tajemnicą. Wywiad włoski wiedział przecież o możliwości ataku na Fiumicino. Co poszło źle? Admirał Fulvio Martini, ówczesny szef włoskiego wywiadu wojskowego SISMI, odsłania w autobiografii kulisy całej historii. Atak na Fiumicino był hańbą dla naszego systemu. SISMI poinformowała kierownictwo policji włoskiej, że palestyńscy terroryści planują przeprowadzenie ataku pomiędzy 25 a 31 grudnia i że celem będzie lotnisko. Otrzymaliśmy precyzyjną informację, że atak nastąpi w ciągu 5 dni. Ostrzeżenia należało potraktować poważniej. Powinny wywołać zdecydowaną reakcję. Wieczorem, w dniu przed atakiem, jedna z ofiar spostrzegła Palestyńczyków na lotnisku. Po zamachu rozpoznałem ich na zdjęciach. Aresztowany terrorysta potwierdził moje podejrzenia. Gdybym zawiadomił policję, może udałoby się tego wszystkiego uniknąć, kto wie. Dlaczego informacje wywiadu nie wywołały żadnej reakcji? Krewni ofiar domagają się wszczęcia nowego śledztwa. Nie zapewniono żadnej dodatkowej ochrony. W pobliżu stanowisk linii El Al i TWA uważanych za zagrożone urządzono kawiarnię. W rogu, kilka metrów od ściany, była kawiarnia. Fiumicino strzegli jedynie dwaj agenci ochrony i karabinier odbywający obowiązkową służbę wojskową. Uważam, że liczba nie jest najważniejsza. Wystarczy kilku ludzi, ale dobrze wyszkolonych.
Do dziś nie wiadomo, dlaczego informacji wywiadu nie potraktowano z uwagą, na jaką zasługiwały. Zawsze, gdy wydarzy się jakaś katastrofa, pada pytanie, dlaczego nie udało się jej uniknąć. Łatwo je zadać, ale nie zawsze można znaleźć odpowiedź. Ataku na lotnisko Fiumicino 27 grudnia 1985 roku nie można było uniknąć. Tak orzekł sąd w Rzymie, oczyszczając z zarzutów czterech mężczyzn odpowiedzialnych za ochronę lotniska. Była to dla nas gorzka chwila i wielkie rozczarowanie. Do dziś nie wiemy nawet, czy ojciec został zastrzelony przez terrorystów, czy przez agentów El Al. Chociaż informacja, skąd nadleciała kula, i tak niewiele by zmieniła. Tato zginął z powodu konfliktu między dwoma państwami. Brak przygotowania ze strony włoskiej policji dał izraelskim agentom wolną rękę. Ochrona El Al natychmiast przystąpiła do działania i zaczęła strzelać. Zachowanie agentów wzbudziło wątpliwości i wywołało polemikę. Początkowo sądziłem, że terrorystów zastrzeliła włoska policja, która zajęła stanowiska na piętrze. Potem odkryliśmy, że zrobili to izraelscy agenci. Działania wokół stanowisk były prowadzone przez miejscową policję. Widziałem tylko włoskich policjantów. Niektórzy z nich strzelali, a inni nie. W czasie śledztwa wyszło na jaw, że Izraelczycy zareagowali natychmiast, jakby rozpoznali zamachowców. Okazało się też, że szef ochrony zastrzelił trzech terrorystów leżących po ataku na podłodze. To było straszne. Próbowałam potem o tym zapomnieć. Pamiętam, jak tajny agent strzelił jednemu z terrorystów w kark. W Wiedniu zareagowała oczywiście austriacka policja oraz agenci El Al. Mieli zezwolenie na posiadanie broni w obrębie lotniska. Podczas gdy w Wiedniu agenci działali wspólnie z miejscową policją, w Rzymie Izraelczykom dano wolną rękę. Kim oni byli? Oficjalnie agentami ochrony linii lotniczych El Al, a nie Mossadu. Potem jednak okazało się, że to agenci Mossadu. Po ataku weszli na pokład samolotu, by uniknąć przesłuchania. Kiedy obywatele jakiegoś kraju biorą udział w takim wydarzeniu, władze nie chcą, by musieli uczestniczyć w sprawach sądowych. Czy stanowisk El Al rutynowo pilnowali tajni agenci? Wolałbym o tym nie mówić, ale tak, oczywiście. Przykro mi, nie mogę tego skomentować. Gdy jakiś kraj otrzymuje informacje o planowanych atakach, powinien podjąć takie środki ostrożności, jakie uważa za stosowne. Zamachy w Rzymie i Wiedniu miały skutki polityczne. Osłabiły znaczenie Arafata jako przywódcy w oczach jego europejskich sojuszników i na całe lata spowolniły rozmowy pokojowe. Ataki przeprowadzono po to, by zablokować działania Włoch i Austrii w momencie, gdy negocjacje pokojowe weszły w fazę decyzyjną.
Bliźniaczy zamach uderzył w głównych inicjatorów tych rozmów, w rządy Włoch i Austrii. Kraje te wybrał Abu Nidal, który potępił początek tak zwanego procesu pokojowego. Włochy i Austria popierały Arafata, uważając go za najbardziej pragmatycznego z przywódców. Izrael zareagował na bliźniaczy zamach groźbami pod adresem Libii i OWP. Ataki dostarczyły mu pretekstu, by nie traktować Arafata jako godnego zaufania partnera w negocjacjach pokojowych. Zamachy przedstawiano tak, jakby zaplanowała je i przeprowadziła OWP. Tylko że ta organizacja nie miała z nimi nic wspólnego. Mimo że temu zaprzecza, za atakami stoi Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Można się zastanowić, jaką rolę odegrała tu propaganda. Po 23 latach spędzonych w więzieniu Khaled stał się zwolennikiem procesu pokojowego zapoczątkowanego przez Arafata. Przykro mi, gdy widzę dziś młodych ludzi zachowujących się tak samo jak ja wtedy. Żałuję, że nie można ich uratować. Wysadzanie się w powietrze nic nie da. W końcu to oni płacą za wszystko. Teraz, gdy mój wyrok dobiega końca, chciałbym przeprosić rodzinę ofiar. Choć minęło już tyle lat, wciąż myślę o ofiarach zamachu. Dlaczego ci ludzie zginęli? Nie mieli z tym konfliktem nic wspólnego. Utrata ojca wstrząsnęła mną tak bardzo, że długo nie mogłam myśleć o niczym innym. Po prostu nie byłam w stanie. Nie mogłam się pogodzić z tym, co się stało. Ale w końcu każde cierpienie, nawet największe, czegoś nas uczy. Jeśli starczy nam siły, by się z nim uporać, ten, komu to się uda, żyje potem bardziej intensywnie. Powinniśmy szukać sensu cierpienia, pozwolić, by czegoś nas nauczyło. W ostatnich latach zaczęłam czytać o problemie palestyńskim. Mój ojciec zginął w wyniku wojny, która go nie dotyczyła. Ale może jest inaczej. Może w rzeczywistości ta wojna dotyczy nas wszystkich, całego świata. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Anna Rajca. Czytał Paweł Straszewski.